właśnie w dobie nowoczesności. Coś takiego może bardziej przykuwać uwagę niż rower z włókna węglowego. Mhm. Czy jest trudniej zrobić rower z drewna niż zespawać go z rur metalowych? O wiele trudniej, bo każdy element musisz wytworzyć. Dam porównanie. Jeżeli tworzymy tą część, powiedzmy tą dolną, to musimy ją od podstaw stworzyć z cieniutkich listeweczek. Ja to robię na zasadzie, że tak jakby linijeczki poustawiać jedną na drugą, pomiędzy nimi klej, wstawiamy do prasy, ściskamy, oczekujemy odpowiedni czas i wtedy mamy gotowy element. Także wytworzenie tego, bo z metalu jest troszeczkę inaczej. No, wyginamy gotowy pręcik, załóżmy rurkę i już jest gotowa, a tutaj jest po prostu więcej czasu. Okej, czyli tu musisz po prostu długo wyginać to drewno. W ogóle jak wiele czasu zajmuje stworzenie tej ramy i tych wszystkich elementów drewnianych? Ten egzemplarz, który tu widzimy, zajął mi 1,5 miesiąca. Okej, czyli troszkę czasu trzeba poświęcić. Troszkę tak. Ale umieściłeś w nim silnik elektryczny, który, co jest rzadkie w rowerach, umieściłeś z przodu. Z przodu, tak. Dlaczego? Dla zabawy. Aha. Wszyscy mówią, że tylny napęd nosi na boki i tak dalej. Przedni napęd jest o tyle fajny, że jak się jeździ po piachu, po szutrze, to nas ze wszystkiego wyciągnie. Po prostu wyciąga nas ten przód, bo jest też szerokość opony tu dużo robi, prawda? Jasne. Okej, jak z prędkością, jak z zasięgami, jak z parametrami takiego, bo to jest elektryk. Sorry. Nie wiem, czy mogę tak publicznie wszystko mówić, bo... Bo nie możesz? Nie, przekroczenie prędkości na pewno jest możliwe na tym rowerze legalnej, czyli 25 na godzinę, no to powiedzmy, że dwa razy tyle można jechać. Okej, czyli można jechać 50 km na godzinę. Na drogach niepublicznych. Oczywiście na drogach niepublicznych, a powiedz mi, jaki zasięg ma ten rower? Tu jest bateria, która jest 12 amperogodzin. Mhm. I ona, na niej, jak testowałem całkowite naładowanie, przejechałem około 60 km ze wspomaganiem, czyli pedałami, przy pedałowaniu i bez, czyli powiedzmy tak z rozpędu. Okej, bo ty jesteś, można powiedzieć, że robisz to z pasji. To nie jest biznes, tylko po prostu stwierdziłeś, że będziesz sobie robił rowery z drewna i ten akurat postanowiłeś zelektryfikować, tak? Tak, to jest mój pierwszy rower, który jest elektryczny. Zrobiłem już 5 modeli, które testujemy sobie od roku mniej więcej. Ten akurat jest właśnie elektryczny i co ciekawe, jeśli chodzi o, tak jak mówisz, z pasji, ja myślę, że bez pasji czegoś takiego się nie da zrobić. Musi być pasja, prawda? No tak. Trzeba być wariatem. Tak, trzeba być szalonym trochę, to prawda. No dobrze, szalony Dawidzie, fantastyczny sprzęt. A jakie są twoje plany na przyszłość, jeżeli chodzi o rowery drewniane? Będziesz ich robił więcej, czy... No więc tak, wiele osób od tego roku czasu, powiedzmy, wiele osób poznałem. Dzięki temu także z tobą mogę porozmawiać. Więc wiele osób mnie namawia na to, żeby produkować na zamówienie rowery. Oczywiście do tego potrzebna jest odpowiedzialność. Ja uważam, że bezpieczeństwo jest bardzo ważne. I muszę przetestować wiele elementów, które jednak drewno tutaj jest wymagającym materiałem. I jeżeli już stwierdzę, że można, to wtedy myślę, że około, powiedzmy, no, kilku miesięcy uda się uruchomić taką niemasową oczywiście produkcję, która będzie na zamówienie. Czyli manufaktura, jest szansa. Czyli można tobie teraz zadać pytania. Ja wiem, że ty tutaj jesteś, ludzie ci oblegali i zadawali ci pytania, ale jeżeli przyszliście teraz i zobaczyliście, ej, facet przyjechał drewnianym rowerem elektrycznym, jestem ciekawy, o co chodzi, to jest ten czas, kiedy możecie podejść i zadać Dawidowi pytania, bo jeszcze chyba sobie nie idziesz stąd. Nie... Ja dopiero przeszedłem. No to fantastycznie. Pół godzinki. To bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Brawa dla Dawida. Dzięki. Dzięki. Dziękuję.